Hello, z tej strony Lolak, a to jest Trackmania, znaczy Mania Planet jak na razie. No i teraz sobie zagramy w drugą Trackmanię. Raczej teoretycznie pierwszą. Pierwszą była właśnie Canyon i to o niej będziemy gadać dzisiaj. Więc wchodzę tutaj. To była pierwsza Trackmania dwójka. Raczej nie pierwsza z pierwszych oczywiście, tylko pierwsza Trackmania dwa. Jak wyszła, no, druga część, jakby ta druga seria. I czym ona się różni od tej poprzedniej, w którą grałem, czyli Nations? Tym, że to jest w ogóle, jak sama nazwa wskazuje, nie ścigamy się na jakimś dziwnym stadionie, tylko ścigamy się na... no, na jakichś, kurde, takich kanionach, kurde, no jak to inaczej nazwać? Zbyt dużo tutaj nie będzie gameplayu tym razem. Wcześniej gadałem o różnych takich pierdołach, że tak powiem. Pierdołach. Po prostu gadałem o na przykład o czym. Jezu, sorry, zacząłem się skupiać. O, what the fuck? Holy shit. Wcześniej gadałem o z tych serii, o historii trochę tak mani. Dopleciałem ich tego gościa. Oh fuck. Yep, dobra. Już nawet nie mam co próbować. I czym? Co my tu widzimy? Na razie jakaś... What the fuck? Główną różnicą... może nie, inaczej. Zacznijmy od początku. Jak widać, jeździmy tutaj... O ja pierniczę. Jeździmy tutaj totalnie innym samochodem. Jest to coś w stylu Forda Mustanga. Nawet bardziej przypomina tego z 2013 roku koncepta, niż tego... niż tego z 2012, mimo że gra wcześniej wyszła, nie? Więc on nam strasznie przypomina tego Mustanga z tyłu przynajmniej, z przodu no w sumie też, ale już tego nowszego, starszego. Dodatkowo samochody w przeciwieństwie do Nations tego Stadium się niszczą, słuchajcie, mamy tutaj uderzenia, zderzenia i tak dalej, ale nie możemy się zderzać oczywiście z innymi graczami, bo właśnie, bo to by zepsuło motyw. O kurde, jechałem za tym gościem, nie? Zepsułoby to trochę motyw Trackmanii. Czasówki muszą być indywidualne, my możemy tylko widzieć gości. To jest małym rozmaiceniem. Nie wiem czemu zaczynam tam driftować. O kurde. Ale dobra, jadę dalej, chcę przynajmniej raz przejechać tą trasę w miarę. Ojej, ciach, papiachu. Model jazdy jest tutaj inny, jak możecie zauważyć, także model jazdy jest bardziej driftowy, że tak powiem. O kurde. Driftowy. Łatwiej nam się tutaj po prostu driftuje. Skręcając, przyhamując lekko, możemy wpaść w niezły drift. I to jest jedna z właśnie takich jakby zalet i wad. Bo na przykład teraz widzieliście, lekko zadriftowałem i od razu poleciałem gdzieś w bok. Zadriftowałem, bo padłem w poślizg poprzez lądowanie bokiem. A kurde. Chyba będzie słaby skok. No, zdecydowanie nie powinienem się tutaj odbić. Zobaczyłem chyba tak, że ten, widzicie, ten taki jakby spoiler z tyłu, on się chyba wysuwa, mi się wydaje, że przy większej prędkości. A, oczywiście bym musiał teraz wrócić na start i zobaczyć. A i chyba właśnie wrócę. Czekajcie, czekajcie.
Dobra, jadę dalej jakoś. O, lol, lol. Dobra, ja tu nie widziałem, co chcę zrobić totalnie. Czekajcie, restart. Nie no, jest ciągle wysunięty. Jednak. Dodatkowo jeszcze samochody tu się brudzą, ale w sumie w stadium także się tamte wysiłki brudzą, kiedy jedziemy po terenie. Po czystym terenie. Tutaj w ogóle ładnie to wszystko wygląda, jak na Trackmanie. Trackmania zawsze była pod względem wizualnym po prostu dominująca, a pod względem synchronizacji, raczej synchronizacji, optymalizacji, może tak, kurde, co się stało? Optymalizacji, no powiem wam szczerze, że mimo, że graficznie strasznie ładnie gra wygląda, a no naprawdę mało wymaga. Naprawdę na takich low PC-tach odpalało się Trackmania. Kiedyś odpaliłem Trackmania nie Stadium, lecz Nations Forever na laptopie, który chyba ponad, teraz już chyba nawet ponad 12-letnim. Miał procesor 1.5, 512 RAM-u i kartę chyba Radeona 9800 Family Mobile, coś w tym stylu. To jest przed HD jeszcze, bo teraz są HD i te HD mają większe cyfry. Gdzie ja tu mam jechać? Wow, shit. A cholera, jadę dalej, tak. Jakoś. O, tutaj ludzie jakoś szybko jadą. To ja nie wiem, jak oni to zrobili, naprawdę. Okej, chcę przynajmniej raz tu przejechać tą mapę do końca. O, jest, koniec. Finish, okej. Naprawdę, ta Trackmania Canyon wygląda naprawdę świetnie. Pamiętam dobrze pierwsze trailery tej Trackmanii. O, koniec. Koniec, koniec, koniec. Może jeszcze jedną trasę przejdziemy, zobaczymy. Pamiętam pierwszy trailer. Jakie to wrażenie zrobiło. W szczególności w nocy. Nocy, dlatego że no nigdy wcześniej, nie no, były chyba nocne wyścigi, albo były takie, nie, były, ale tutaj było, tutaj te pierwszy raz użyto świateł w aucie i te efekty, wszystko, jak to wszystko świeciło i tak dalej, zrobiło naprawdę na mnie ogromne wrażenie. No ale nie zagrałem, kurde, nic nie widziałem przez chwilę. Ja tu mam jechać, tu gdzieś chyba. Ale... Aha, dobra. Ale ja ślepy jestem. Dobra, już wiemy, gdzie jechać. What the fuck? Widzieliście to? Jakieś dziwne coś wjechałem. Tam. To coś po prostu, Jezu. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie wiem, jak to nazwać, no. Przeręby. O kurde. Ja widzę, że ludzie dalej próbują tam skakać, gdzie ja. Na szczęście już niektórzy się ogarnęli. Na dwóch kółkach jechałem.
A gdzie to jechać teraz? Tutaj jakoś. O, no. Ach, kurde, nie udało się niestety. Ale próbujemy dalej. Na tym polega ta gra, żeby próbować i próbować. Ja skręcę lekko w prawo, bo chciałbym gdzieś tam jechać, ale to chyba mi się nie uda, bo praktycznie nie widzę drogi. I z tobą jechałem to coś. Jakiś dołek na ścieki. Nie, to jest zły pomysł. Ale myślę, że warto by było też trochę szerzej pojechać. Wtedy może by mi się udało szybciej przejechać. Chyba problem mam jakiś tam. Niestety, jeśli chodzi o kontroler, czyli mój Xboxowy, gra słabo przy... O, fuck, znowu nie zleciałem. Gra niestety ma problemy ze wsparciem dla takich kontrolerów. Nawet nowszych. Jest to trochę denerwujące. Ale ogólnie rzecz biorąc, bardzo przyjemnie się gra w tą grę na klawiaturze. Ja nie miałem większych problemów z graniem w to. I było naprawdę fajnie. Ale gra na kontrolerze, bo mogę tutaj kontrolować zarówno gaz, jak i kąt skrętu, co pozwala mi na płynniejsze zakręty bez bez jakiejś tam utraty prędkości, co to jest ważne. Spróbujemy. Jest pięknie. I jadę dalej. Tutaj gdzieś, tak? Widzieliście bok? GT500. A jednak to Mustang. Oczywiście ta nazwa to jest nazwa z auta wirtualnego. Nie ma tutaj nigdzie napisów ani Ford, ani Mustang. Ale to jest dobrze, że twórcy tego auta wzorowali się na właśnie tym aucie. Jeszcze ten dźwięk silnika charakterystyczny dla takich samochodów. Okej. Żebym wiedział, gdzie przejechać. Przejechać przez to trzeba. To chyba tu gdzieś. Aha, tu jest meta. Okej. Dobra, wszystko wiem. Przejdźmy jeszcze raz tą trasę. I w miarę dobrze może... Kurczę, no. Uda mi się coś zrobić, choć... Dobra, już nic nie zrobię. 23 sekundy zostały do końca. To sobie bączki pokręcę najwyżej. Ile to osób jest? Masakra. Dobra, i koniec. No i koniec przy okazji samego filmiku. Ponieważ, no, nie, co ja mam to opisywać? Już wam nic nie będę opisywał. A, tutaj mały obrazek z ostatniej strefy, jaką wam pokażę. To jest Wheelie i to jest bardziej rajdy to są. Więc... Zobaczymy.
A w takim razie to ja już się żegnam z wami. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Żegnam was, Rolek 55. Do następnego usłyszenia, zobaczenia. W sumie mnie nie widzicie, bo o tym zapomniałem. Hej!